Cześć, Duzu, witajcie na Książkowisku. Przychodzę dzisiaj do Was z polecajkami jesiennymi. Dodam tylko może, że parę polecajek stąd pokryje się z polecajkami, które ja dałam na lato. Szczerze mówiąc, jak się teraz nad tym zastanawiam, nie wiem czemu te książki, o których teraz będę mówić, dałam w moim spisie książek na lato, ponieważ wydaje mi się, jak teraz o tym myślę, że one wybitnie są jednak jesienne, a nie letnie. No ale niestety jest jak jest, zmieniłam zdanie i parę książek stąd się będzie pokrywać. Mam tutaj obok siebie 100 z 30 książek, podzieliłam je na 3 kategorie. I linki czasowe znajdziecie w opisie, jeżeli tylko jedna z tych kategorii Was interesuje. Pierwszą z nich są różnego rodzaju książki, które nie mają elementów w sobie fantastycznych. Później mamy fantastykę, która teoretycznie jest bardziej tak zwaną fantastyką młodzieżową. I na sam koniec mamy taką fantastykę ogólną oraz high fantasy. Ja ogólnie od razu powiem, że nie do końca lubię rozdzielać fantastykę na młodzieżową i niemłodzieżową. No natomiast na potrzeby tego filmu oraz na potrzeby widzów tak to właśnie podzieliłam. Więc bez zbędnego już przedłużenia zaczynajmy i zaczniemy sobie od książek ze stosu tego właśnie niefantastycznego. Zaczniemy sobie może od dwóch książek, których nie mam w wersji papierowej przy sobie, ponieważ moja mama je pożyczyła i nadal ich nie oddała. Mamo, gdzie są moje książki, ponieważ chciałabym móc nagrywać z nimi filmy i móc je pokazywać, skoro już je mam w wersji papierowej. No ale w każdym razie pierwszą z tych książek jest 13. opowieść Diane Setterfield. Jest to książka, która niezwykle mi się podobała i tutaj właśnie mamy tą mroczną tajemnicę, dramat rodzinny, stary, wielki dom, siostry bliźniaczki i to wszystko zazębia się w takim bardzo mrocznym, tajemnym klimacie. Mamy tutaj już może co prawda trochę oklepany schemat, ponieważ mamy tutaj młodą kobietę, która wyrusza do domu bardzo sławnej pisarki, aby spisać jej historię życia. I właśnie ta historia życia to jest ta główna historia, którą poznajemy w 13 opowieści, ale według mnie jest wykonane to naprawdę prześwietnie i warto tę książkę przeczytać. Drugą pozycją będzie Śmierć pani Westaway, Ruth Ware. Jest to książka, która dla mnie nie stała się może ulubieńcem mojego roku, ale mimo wszystko dobrze się przy niej bawiłam i ona zdecydowanie ma właśnie taki jesienny klimat, który według mnie wielu osobom się spodoba. Tutaj mamy główną bohaterkę, która ze względów finansowych wyrusza do dworu pani Westaway, aby zawalczyć o spadek, który według niej tak naprawdę w ogóle jej się nie należy, ale postanawia zrobić swego rodzaju przekręt. No i w momencie, kiedy ona dociera do tego starego, wielkiego, tajemniczego dworu, zaczynają powoli odkrywać się różnego rodzaju tajemnice, są tutaj mroczne morderstwa. Mnie nie do końca pasował styl pisania Ruth Ware, ale z tego co widziałam, jestem chyba jedną z nielicznych osób, którym to przeszkadzało, więc na Waszym miejscu i tak dałabym jej szansę. Pozdrawiam i przepraszam Frederika Backmana. Jest to przepiękna opowieść opowiadająca historię młodej dziewczynki, która nie do końca pasuje do społeczeństwa i dziewczynka ta ma swoją ukochaną babcię, z którą zawsze spędza czas, przeżywa różnego rodzaju przygody. Na samym początku książki babcia ta niestety umiera i zostawia tej małej dziewczynce stos listów, które ta dziewczynka musi dostarczyć do innych mieszkańców ich bloku. I tak rozpoczyna się ta cała piękna historia, jest ona naprawdę wzruszająca. Ja płakałam na niej jak bubr. Do dzisiaj jest to jedna z najbliższych książek mojemu sercu. Myślę, że w twórczości Backmana każdy znajdzie coś, co odzwierciedla jego życie i coś, co będzie w stanie zagrać na strunach Waszych uczuć w ten sposób, że po prostu staniecie się emocjonalnie związani z tą książką. Kolejną pozycją jest Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Jest to książka, myślę, wielu osobom bardzo dobrze znana, natomiast jeżeli jeszcze po nią nie sięgnęliście, to jak najbardziej polecam. Jest to historia fikcyjnej aktorki Evelyn Hugo, która po prostu na kartach tej powieści poprzez taki format takiego wywiadu opowiada swoją historię życia i historię tych tytułowych siedmiu mężów. Jest to piękna historia z o wiele głębszym dnem niż to się wydaje z pierwszego opisu i bardzo, bardzo Wam ją polecam, zarówno jeżeli lubicie dramaty, jak i interesujecie się na przykład właśnie tą złotą erą Hollywood. Kolejną książką jest Chemia naszych serc, Crystal Sutherland. To jest akurat wydanie angielskie, ale ta książka również jest wydana po polsku. Jest to książka, gdzie główny bohater Henry poznaje Grace, dziewczynę, z którą od samego początku widać, że nie wszystko jest w porządku. I śledzimy tutaj Henry'ego, jak on próbuje dowiedzieć się, co strasznego stało się w życiu Grace, że ona jest taka, jaka jest. Próbuje jej w pewien sposób pomóc i brzmi to może trochę tak, jak ja to opisuję, jak romans, natomiast to
W sercu tej powieści to nie jest romans, to jest historia, w której występuje pewien wątek romantyczny, natomiast to nie jest absolutnie historia romantyczna. Jest to znowuż taka historia, która ma troszkę gdzieś tam to głębsze dno, sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad różnymi rzeczami. I jest to tak naprawdę historia bardziej o więzach ludzkich i jak ci ludzie potrafią się zachowywać, kiedy te więzy z pewnego powodu się zrywają. Kolejną książką jest Kobieta w białym kimonie, Anne Jones. Jest to znowuż książka, którą wydaje mi się, że wielu ludzi patrzy na nią i myśli sobie, że to jest jakiś romans. Natomiast zapewniam Was, że jak przeczytacie do końca tej książki, to zobaczycie, że tak naprawdę ta książka, znowuż, ona ma wątek romantyczny jako jeden z takich czynników popychających akcję do przodu, natomiast to absolutnie nie jest romans. Ta książka jest w ogóle o zupełnie czym innym, porusza zupełnie inny temat i ten temat jest przepięknie przemycony po prostu w tej powieści. Mamy tutaj dwie linie czasowe. W jednej śledzimy amerykańską dziennikarkę, która teraz w czasie teraźniejszym usiłuje rozwikłać pewną tajemnicę swego ojca z przeszłości, a z drugiej strony mamy właśnie tą Japonię, rok 1957 i śledzimy tam pewną japońską rodzinę, pewien dramat rozgrywający się w tej rodzinie. Oczywiście te dwie linie czasowe w pewnym momencie się zawiązują. Zakończenie tej książki jest wybitnie słodko-gorzkie, ale według mnie perfekcyjne, także jak najbardziej Wam tę książkę polecam. Kolejną książką jest Sen o Okapi Mariany Leki. Jest to książka dziejąca się w małym miasteczku i generalnym założeniem jest to, że kiedy Selmie, jednej z głównych bohaterek tej powieści, śni się Okapi, ktoś z tej wioski w przeciągu 24 godzin umiera. Natomiast mimo iż brzmi to jak, że tak powiem, realizm magiczny, to ta książka nie opiera się na realizmie magicznym. To jest tylko takie założenie, które znowuż rysuje nam, powiedzmy, fabułę całej książki. Natomiast tutaj jako tako nie ma magii. Jest to wzruszająca i znowuż bardzo słodko-gorzka książka o więzach rodzinnych, o więzach rodziny z wyboru, o różnych właśnie zachowaniach międzyludzkich. I jest to książka, która mnie przez pierwsze bodajże 70 stron w ogóle się nie podobała, aż do pewnego zwrotu akcji, który odwraca całą tę książkę na głowie i popycha ją w zupełnie innym kierunku niż się spodziewałam. W związku z czym, jeżeli spróbowaliście, przeczytaliście na przykład 15 stron i sobie myślicie, to chyba jednak nie jest dla mnie, to radzę Wam dać jej drugą szansę. I ostatnią książką z tego słodko-gorzkiego stosu jest Wierzyliśmy jak Nick, Rebeki Mackay. Jest to książka, która była dosyć głośno omawiana na BookTubie, wydaje mi się. Wiem, że wielu osobom ona się podoba, albo jest ich wręcz książką życia. Mnie również ta pozycja się podobała. Nie powiedziałabym, że jest ona moją książką życia, natomiast uważam, że jest pozycją bardzo dobrą. Śledzimy tutaj dwie linie czasowe. W jednej przenosimy się do Chicago lat 80. i śledzimy początki i wybuch epidemii HIV i AIDS w Stanach. Śledzimy wszystkie okropne rzeczy, to jak rząd zamiatał to pod dywan i obserwujemy grupę bohaterów, młodych gejów w Chicago, jak oni w bardzo różny sposób, z bardzo różnym podejściem starają się z tym sobie radzić. Druga linia czasowa mnie osobiście podobała się zdecydowanie mniej, natomiast ona nie była zła. Po prostu w porównaniu z tą chicagowską linią podobała mi się mniej. I tutaj śledzimy pewną kobietę, która wyrusza do Paryża na poszukiwanie swojej zaginionej córki. Oczywiście, jak zwykle, te dwie linie czasowe w którymś momencie się splatają, jest tam jakiś głębszy sens i połączenie tych dwóch historii. Natomiast, jeżeli w ogóle tego typu tematy Was interesują, to bardzo, bardzo chciałabym Wam polecić coś również w tym klimacie. Jest to film, który był wyprodukowany przez HBO. Jego angielski tytuł jest The Normal Heart, natomiast nie pamiętam w tym momencie polskiego tytułu. Wkleję Wam tutaj okładkę, przepraszam bardzo, ale jakoś zaćmiło mnie w tej chwili. Natomiast jest to film oparty na sztuce, napisanej przez Larego Kramera o tym samym tytule. I jest to sztuka autobiograficzna. I tam autor opisuje bardzo podobne wydarzenia z tej fikcyjnej książki, która dzieje się w Chicago, tylko że te wydarzenia dzieją się w Nowym Jorku i tak jak powiedziałam, są to wydarzenia biograficzne, postacie są stworzone na prawdziwych przyjaciołach tego pisarza. Bardzo wiele różnego rodzaju elementów takich historyczno-zachowawczych pokrywa się w tym filmie z tą książką, w związku z czym są to naprawdę dwa fajne dzieła i chyba przez to, że ja wcześniej obejrzałam ten film i jakby bardzo zaczęłam się tym zainteresować, zaczęłam więcej czytać na ten temat, to jak przeczytałam tę książkę, to ona nie była dla mnie aż taka odkrywcza, ponieważ ja wiele rzeczy odnośnie tych realiów już wcześniej właśnie wiedziałam z tego filmu, także polecam Wam tak naprawdę oba te dzieła. No dobrze, przechodzimy sobie teraz do mojego stosiku takich książek ala bardziej skierowanych, powiedzmy, pod młodzież, ale zaznaczam jeszcze raz, to nie znaczy, że dorośli tych książek nie mogą czytać, ponieważ ja mam 33 lata
i czytałam te książki. I pierwszą z nich jest Cud, Miód, Malina Anety Jadowskiej. Ja tę książkę umieściłam właśnie w zestawieniu letnim. Nie wiem dlaczego, bo ona jednak, jak teraz o tym myślę, jest wybitnie jesienna, ponieważ tutaj mamy taki ciepły, uroczy klimat, rodziny koźlaczków, które są wiedźmami. Mamy tutaj główną bohaterkę, która pracuje w kawiarni, a kawa jakoś tak kojarzy mi się bardzo z tym takim klimatem jesiennym, z opadającymi liściami i tak dalej. W związku z czym jednak zmienia moje zdanie i ta pozycja powinna wylądować w zestawieniu jesiennym. Następną książką jest wszystkim już bardzo dobrze znana Szóstka Wronli Bardugo. Jest to dylogia, gdzie szóstka bohaterów postanawia dokonać właściwie praktycznie niemożliwego przekrętu. Kolejną książką jest Vicious V.E. Schwab. Jest to książka, która była jednotomówką, teraz ukazała się jej kontynuacja. Ja natomiast tej kontynuacji nie czytałam, bo słyszałam o niej dosyć dużo słabych opinii i uważam, że spokojnie tę książkę można czytać jako jednotomówkę, bo ona była zamierzona w takim formacie na początku. I mamy tutaj zagranie na superbohaterach. Jest to świat raczej dosyć, powiedzmy, nasz, realny, ale mamy tutaj sytuację, gdzie poprzez przeżycie jakiegoś wydarzenia, które popchnęło nas na skraj śmierci i jeżeli uda nam się z tego skraju śmierci wrócić do życia, to czasami ludzie zyskują jakieś supernaturalne moce. I tutaj mamy właśnie dwóch bohaterów, którzy kiedyś byli przyjaciółmi, eksperymentowali na uniwersytecie właśnie z tego rodzaju zyskiwaniem mocy. Coś się później wydarzyło i teraz śledzimy ich, jak oni są po dwóch stronach barykady. Jest to książka, gdzie generalnie nikt właściwie tak naprawdę nie jest dobry. Śledzimy po prostu dwa potwory walczące ze sobą. Nie jest to jedna z moich ulubionych książek, ale uważam mimo wszystko, że jest to książka bardzo dobra. Kolejną książką jest Uprooted Naomi Nowik i teraz nie pamiętam, jaki jest polski tytuł tej książki. Chyba Wyzwolona czy coś takiego. W każdym razie wkleję Wam tutaj tytuł. Jest to jednotomówka, która kiedy czytałam ją pierwszy raz, straszliwie mi się nie spodobała i nie doczytałam jej do końca, ale po jakimś czasie dałam jej drugą szansę i wtedy mi się już spodobała. Mamy tutaj pewnego mężczyznę nazywanego Smokiem, który raz na 10 lat wybiera jedną z dziewczyn z wioski, zabiera ją do swojej wieży, gdzie ona mu służy przez 10 lat, a potem jest uwalniana. Wszyscy się tego smoka generalnie panicznie boją i myślą, że on tam Bóg wie, co z tymi dziewczynami wyprawia. Natomiast na początku książki nasza główna bohaterka Agnieszka właśnie zostaje wybrana przez smoka do wyruszenia do tej wieży i od tego momentu śledzimy jej losy, jak ona zaczyna odkrywać świat magii, jak zaczyna jakby odkrywać, że jak zwykle wszystko jest nie tak, jak myśleliśmy. Jest to bardzo fajna pozycja i tak jak mówiłam, też jednotomówka ma trochę mroczniejszy klimat. Fabuła tutaj w dalszej części odchodzi już zupełnie w inną stronę niż to, o czym ja teraz mówiłam. Także ogólnie rzecz biorąc polecam. Kolejną książką jest Marzyciel Lainey Taylor. Jest to pierwsza część dylogii, którą ludzie albo kochają, albo nienawidzą. Ja jestem jedną z tych osób, które naprawdę uwielbiają właściwie wszystko, co Lainey Taylor napisała, ponieważ Lainey Taylor ma niezwykły sposób kreowania barwnych, wspaniałych, naprawdę jedynych w swoim rodzaju światów. Jedyne, do czego można się tutaj przyczepić, to romans, który tutaj jest ukazany. No niestety trochę jego tutaj jest. Ja osobiście, chociaż jestem ogromną fanką Lainey Taylor, to nie jestem fanką tego, jak ona pisze romanse, ale ponieważ wszystko naokoło jest tak cudowne w jej książkach, to ja i tak te książki wszystkie czytam. Angel Falls, Susan i jest to młodzieżówka post-apo, trylogia, gdzie śledzimy naszą główną bohaterkę Penryn w świecie, który parę tygodni wcześniej został opanowany przez anioły. Natomiast anioły w tej książce wcale nie są żadnymi super fajnymi gośćmi, którzy przybyli zbawić świat. Oni na ten świat przybyli i zaczęli go niszczyć, wybijać ludzkość i generalnie siać apokalipsę. Na samym początku książki z pewnego powodu młodsza siostra Penryn zostaje porwana przez grupę aniołów i Penryn musi połączyć swoje siły z pewnym upadłym aniołem Rafę po to, by tę siostrę odzyskać. Mamy tutaj mroczny świat, gdzie ludzie faktycznie umierają, stawka jest wysoka, bohaterka jest inteligentna i zdeterminowana, nie ma w niej żadnej takiej buńczuczności czy jakiejś takiej młodzieńczości, która czasami pojawia się w teoretycznych, powiedzmy, młodzieżówkach fantastycznych. Jest to naprawdę, naprawdę solidna pozycja. Mam tu jeszcze dwie książki, które chyba po polsku nie były wydane, ale jeżeli nie boicie się czytać po angielsku, to zostały one napisane według mnie dosyć prostym językiem. Pierwszą z nich jest The Wicked Deep, Shia Enchō. Jest to
co prawda książka, która dzieje się w lato, ale mamy tutaj do czynienia z wiedźmami, które co lato odradzają się w ciałach trzech dziewczyn z małego miasteczka Sparrow, po to, by mordować mężczyzn. W związku z czym klimat, jak widzicie, jest dosyć mroczny. Mamy tutaj tajemnice, mamy tutaj ludzi z miasteczka, którzy usiłują zgadnąć, kto jest tymi czarownicami. Oskarżenia są rzucane na prawo i lewo. W związku z czym jest to bardziej klimat jesienny niż letni. I drugą książką jest The Light Between Worlds. Mamy tutaj ciekawą sytuację, gdzie w przeszłości, w czasie napadu bombowego na Londyn, trójka młodych nastolatków została przeniesiona do magicznego świata, w którym spędzili ileś tam lat i później z tego świata wrócili do świata naszego prawdziwego, w którym tak jakby czas nie poruszył się do przodu. I w czasie teraźniejszym obserwujemy ich losy, jak oni starają się po prostu radzić sobie na różne sposoby z faktem tego, że wrócili do tego starego życia. No jest to bardzo ciekawie ukazane, ponieważ każdy z tej trójki ma zupełnie inne podejście do tego. Jedna osoba cieszy się z tego, że mogła wrócić i wrócić do tego swojego, do rodziców, do swojego prawdziwego życia. Jedna osoba jest gdzieś tak na skraju, że trochę się cieszy, trochę za tym światem tęskni, a jedna osoba przeżyła ten powrót straszliwie ciężko, ponieważ gdzieś głębiej w swoim sercu czuła, że należy do tego innego świata, a nie do tego świata ludzkiego. Mamy tutaj bardzo dosadnie poruszony temat depresji, mamy tutaj poruszony temat krzywdzenia własnego ciała. No i generalnie jest tutaj poruszonych dosyć dużo cięższych tematów. No i teraz lecimy już z ostatnią kategorią, czyli taką fantastyką, powiedzmy ogólno dla dorosłych, bardziej poważną, jakby tego nie nazwać. I tutaj pierwszą książką, którą polecę, jest wszystkim dobrze znany Wiedźmin Sapkowskiego, zwłaszcza Ostatnie życzenie, czyli ten zbiór, pierwszy zbiór opowiadań z całego tego cyklu. Opowiadania, które znajdziemy w Ostatnim życzeniu, są wybitnie słodko-gorzkie, pokazują bardzo dużo takiej natury ludzkiej, pokazują zmieniający się świat. Jest tu naprawdę dużo klimatu, który ja osobiście kojarzę z jesienią. Droga Cormaca McCarthy'ego, ciężka, bardzo, bardzo ciężka książka post-apo, gdzie siedzimy ojca i jego małego synka, jak przemierzają Amerykę w poszukiwaniu jakiegoś mistycznego, lepszego jutra. Mamy tutaj świat, który został zniszczony w wyniku czegoś, nie wiemy dokładnie czego, ale było to wydarzenie na tyle poważne, że no po prostu nasza ziemia umiera i mamy tutaj doskonale obnażoną taką tą okrutną i obrzydliwą stronę natury ludzkiej i mamy pokazane, co by było, gdyby ludzie zostali obdarci z tej takiej otoczki społeczeństwa. No generalnie mi się wydaje, że postapokaliptyczne klimaty są takie wybitnie jesienne, także ta książka naprawdę świetnie się na ten czas nadaje. Pogromca wampirów Grahama Mastertona, jest to urban fantasy. Mam tutaj wybitnie klimat naszego świata, ale z dodatkowym istnieniem strzyg i wampirów, ukazanych w taki bardzo mroczny, dosadny, nieprzekolorowany sposób. Mamy tutaj czasy wojenne i powojenne, mamy tajnego agenta, który zajmuje się eliminacją tego typu stworzeń. Mamy pewną większą historię związaną z pewnym rumuńskim wampirem. Jest tutaj bardzo mrocznie i dodatkowo jest to książka według mnie dla starszego odbiorcy, ponieważ opisy torturowania wampirów, opisy jakby unicestwiania strzyg są tutaj bardzo dosadne i no bynajmniej niekolorowe. Także no, jest to książka dla osób, które mają troszkę mocniejszy żołądek. Córka lasu, Juliet Marillier, jest to przepiękna opowieść o cierpieniu, o miłości do rodziny. Już o tej książce mówiłam tyle razy na kanale, ale się jeszcze raz powtórzę. Śledzimy tutaj historię Sorki i jest to zagranie na takiej grimowskiej wersji baśni o siedmiu łabędziach, ponieważ mamy tutaj sytuację, gdzie siedmiu braci Sorki zostaje zaklętych w łabędzie i Sorka, aby ich uratować, musi utkać siedem magicznych koszul z pewnego bardzo kłującego, gryzącego, niszczącego ręce materiału i przez cały czas trwania tkania tych koszul nie może się odezwać ani razu, co by się nie działo. I obserwujemy właśnie losy Sorki, jak ona robi wszystko po prostu, co może, aby temu zadaniu podołać. Nie jest to też opowieść wesoła, jest tutaj dosyć dużo mroku i trochę takich opisów, które na osobach wrażliwszych mogą wywrzeć dosyć duże wrażenie. Ja parę razy tutaj czytając pewne rzeczy, które się działy, musiałam po prostu tę książkę odłożyć na bok, chwilę to przetrawić, zebrać się w sobie i do tej książki wrócić. W związku z czym no nie
jest to książka jako tako kolorowa. Mamy tutaj wątek miłosny, ale on nie jest absolutnie na pierwszym planie. Tak jak powiedziałam, na pierwszym planie jest cała ta historia z tkaniem koszul i ogólnie właśnie miłość rodziny, miłość Sorki do jej braci, miłość jej braci do Sorki i wszystkie rzeczy naokoło tego. Wątek miłosny jest gdzieś tam na drugim planie, ale dodam tylko, że jest to jeden z piękniejszych wątków miłosnych, jakie ja kiedykolwiek w życiu czytałam i jest to miłość wykreowana wybitnie do czytania dla dorosłego czytelnika. Jest to taka dojrzała, prawdziwa, piękna miłość. No naprawdę, nie mogę się tej książki wystarczająco dużo nachwalić. Czytajcie. Teraz polecam dwie książki, które również znalazły się w zestawieniu letnim. Nie wiem, dlaczego się tam znalazły, ale no już trudno. Pierwszą z nich jest Księga Cmentarna Neila Gaimana. No i jakby Księga Cmentarna. Duchy, rzeczy, cała rzecz dzieje się na cmentarzu. Jak ja mogłam to dać do lata? Nie wiem. W każdym razie teraz mówię Wam, że jednak lepiej jest to czytać jesienią. Mamy tutaj malutkiego chłopca, który w wyniku różnych straszliwych rzeczy, które się wydarzyły, trafia na cmentarz i duchy cmentarne postanawiają wziąć go pod opiekę i wychować. Wiem, że Księga Cmentarna nie wszystkim się podoba, ale dla mnie jest to personalnie moja ulubiona historia Gaimana i zawsze będę ją polecać. A drugą taką książką, o której również już właśnie mówiłam w tych książkach letnich, jest Piranesi Suzanne Clark. I znowuż, Piranesi jest to opowieść z, powiedzmy, pogranicza realizmu magicznego, dosyć mocnego realizmu magicznego. No i przede wszystkim, dlaczego ta książka nadaje się niezwykle na jesień? Ponieważ w jej sercu leży głęboka, ciągnąca się latami tajemnica, którą powoli przez karty tej książki musimy dojść, co to za tajemnica, musimy ją odpakować, musimy odkryć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I od razu dodam, jak zawsze to mówię, że nie zrażajcie się tym, że na początku przez pierwszych parę stron w ogóle nie macie pojęcia, co się dzieje. Tak ma być, to jest zrobione specjalnie i dopiero później, jak zaczynamy odkrywać pewną dynamikę różnych zdarzeń, różnych osób, jak one ze sobą pracują, to rozumiemy, dlaczego początek jest taki, jaki jest. Ta książka jest niezwykle mądrze napisana. Ja nie czytałam jeszcze nic innego Suzanne Clark, ale mam już jej inne pozycje i myślę, że jej książki mają zadatki na to, żeby stać się jednymi z moich ulubieńców. Kolejna pozycja to Stara Słaboniowa i Z piekła duchy. Jest to jednotomówka polskiej autorki, która ma w środku również przepiękne, klimatyczne ilustracje. Może jakoś uda mi się tutaj... O, proszę bardzo, piękna, klimatyczna ilustracja. Jest to książka bardzo mroczna i niezwykle realistyczna. Jest w niej dużo smutku, brudu, cierpienia, takich zwykłych ludzkich problemów. I jest to książka, która dzieje się w mniej więcej, powiedzmy, na przełomie lat 80. i 90. w Polsce, w malutkiej wiosce, gdzie śledzimy losy Słaboniowej, która jest taką starą, powiedzmy, babą we wsi, zielarką, która żyje gdzieś tam trochę na uboczu, zepchnięta na boczny tor przez lokalną społeczność, ale zawsze, gdy jakieś z piekła duchy zaczynają nawiedzać tę społeczność, to Słaboniowa musi znaleźć sobie jakieś takie ostatnie siły, aby ludziom z wioski pomóc. Piąta pora roku, N.K. Jemisin. Ciężki, brudny, zniszczony świat, apokaliptyczne wydarzenie, które popycha świat w tak zwaną piątą porę roku, która ma trwać przez następne 1000 lat. Jest to takie wydarzenie, które po prostu spycha naturę, świat natury na inne tory, przez co Ziemia zaczyna umierać. Mamy tutaj ludzi ze specjalnymi zdolnościami, mamy niesprawiedliwości społeczne, mamy dużo okrucieństwa, bólu, poświęcenia, dużo z takich strasznych rzeczy, które odkrywamy po prostu jedna po drugiej. Język tej książki jest fenomenalny. Mamy tutaj też super zastosowanie drugiej osoby, czyli ty idziesz, ty robisz, które ma bardzo konkretny cel i według mnie jest zagraniem świetnym. Ja czytałam tę książkę po angielsku i po angielsku tą drugą osobę czytało mi się fantastycznie. Nie wiem, jak będzie w wersji polskiej, ale no zakładam, że przekaz powinien być podobny. Także no ja tej książki nie mogę się nachwalić. Jak najbardziej ją polecam. Uważam, że jesień jest idealną porą roku na czytanie jej. Joe Abercrombie z jego trylogią Pierwsze Prawo i pierwszym tomem Ostrze. Jest to trylogia serii Grimdark, czyli takich książek, które ukazują świat mroczny, taki, gdzie zło bardzo często wygrywa nad dobrem, gdzie ogólnie nie unika się ukazywania ciężkich tematów, a wszyscy bohaterowie, których tutaj śledzimy, mają bardzo duże skazy. I jest to jednocześnie historia napisana dosyć lekkim i sarkastycznym piórem, w związku z czym to nie jest tak, że weźmiecie tę książkę i po prostu ona was
Was gdzieś tam zepchnie w otchłanie rozpaczy i załamania. Jest to książka, którą naprawdę bardzo dobrze i lekko się czyta, mimo ciężkiej tematyki. Teraz coś dla osób, które już czytały Świat dysku Terry'ego Pratchetta, czyli Wyprawa czarownic. Tak przypominam Wam, że jeżeli chcecie sięgnąć po którąś książkę Pratchetta na jesień, to Wyprawa czarownic według mnie świetnie się będzie nadawać, ponieważ no, poza tym, że oczywiście mamy tutaj wiedźmy, mamy czarowanie i różne tego typu rzeczy, to mamy tutaj do czynienia z baśniami. Są to baśnie ukazane w wynaturzony, mroczny sposób. No jest to według mnie świetna pozycja na jesień. Natomiast nie nadaje się ta książka dla osób, które jeszcze nie czytały książek z cyklu o wiedźmach, ponieważ jest ona bodajże trzecia w tym cyklu. W klimatach takich nostalgiczno-magicznych opowieści ciągnących się przy ognisku mamy czarnoksiężnika z archipelagu Ursuli Le Guin. Jest to jedna z klasycznych powieści fantasy, gdzie mamy motyw drogi, mamy motyw poszukiwania prawdziwego imienia rzeczy, mamy motyw chowańca, mamy dużo takich różnych klasycznych motywów. Jest to również książka o mierzeniu się ze swoimi własnymi demonami, w związku z czym znowuż na jesień idealna. Kolejną mangą tym razem jest Death Note. Jest to manga kryminalno-fantastyczna, gdzie śledzimy dwóch bardzo inteligentnych mężczyzn stojących po dwóch stronach barykady. Jeden z nich jest to licealista, który znalazł Death Note, specjalny dziennik, do którego można wpisać czyjeś imię i nazwisko i o tyle, o ile zna się jego wygląd, ta osoba umrze. A po drugiej stronie mamy niezwykle sprytnego detektywa, który na czele światowej policji usiłuje tego chłopaka złapać. Jest to bardzo ciekawa manga, otwierająca dużo drzwi do dyskusji na temat natury ludzkiej i zachowań. No i na sam koniec dwie lekkie powieści drogi, przepełnione humorem polskich autorów. Pierwszą z nich jest Droga do wyraju Kamili Szczubełek. Jest to pierwsza część trylogii, gdzie śledzimy wampirza Elgana, który wraz ze swoją nieskładną ekipą musi wyruszyć, aby odtransportować demona Smenta w pewne miejsce. Drugą taką książką jest Nie ma tego złego Marcina Mortki. Książka, która na początku chyba miała być w ogóle jednotomówką, natomiast dopiero co doczekała się drugiego tomu, który nazywa się Głodna Puszcza. Ja go jeszcze nie czytałam, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie, to ten pierwszy tom można czytać jako jednotomówkę, ponieważ to jest jedna zamknięta historia i Głodna Puszcza będzie opowiadała już jakąś zupełnie inną historię, tylko że po prostu z tą samą grupą bohaterów. Natomiast tutaj również mamy Herszta Bandy Kociołka, który razem ze swoją nieskładną, wielorasową ekipą wyrusza na pewno niebezpieczną podróż. W tej książce jest dosyć dużo takiego rubasznego, przaśnego humoru, który może nie każdemu będzie pasował. Natomiast o tyle, o ile Droga do wyraju wydaje mi się, nadaje się dla każdego czytelnika, bo jest to powiedzmy dosyć czysta książka pod względem różnego rodzaju przekleństw i tak dalej, to Nie ma tego złego, nadaje się powiedzmy tak na, nie wiem, 14+, aczkolwiek szczerze mówiąc, ja jestem beznadziejną osobą do oceniania, ile powinno się mieć lat, czytając jakie książki, dlatego że ja na przykład mając 14 lat już czytałam horrory Mastertona. A to wybitnie nie są książki dla młodszego czytelnika, także no wiecie, co ja tam wiem. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie wśród tych wszystkich polecajek. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do dołączania do mnie na Instagramie i co? I widzimy się w następnym filmie. Cześć!